Jak popatrzymy na sytuację, znaczy sytuację, taką paniczną sytuację z drugiej strony, że teatr ginie, że po prostu już nie ma dokąd pójść, to popatrzmy na teatry w Warszawie, zastanówmy się, tych teatrów jest oczywiście zdecydowanie za dużo, ale zastanówmy się, jak jest procent teatrów, które podejmują jakiekolwiek ryzyko artystyczne w stosunku do takich, którym już się kompletnie tego nie chce. I to samo jest zresztą w Polsce, na mapie teatralnej Polski, takich teatrów, które są w jakikolwiek sposób poszukujące artystycznie, nie oceniam owoców, ale podejmują jakieś ryzyko. Jest może 8. No dobrze, i ostatnie pytanie, wywołane zresztą przez ciebie. Czy po tym okresie burzy i naporu nie powinien przyjść okres pozytywistyczny, pracy u podstaw? Może czas zająć jakieś stanowisko dyrektorskie? Chciałbyś być dyrektorem? Gdybym chciał być dyrektorem, już bym był dyrektorem. Od kilka lat temu nawet. Nie chcę być dyrektorem. Nie uchylam się. Tylko ja, moim zadaniem na razie jest praca nad spektaklami, a zadaniem dyrektora, z których dyrektorzy zresztą wywiązują się lepiej lub gorzej, jest nie tylko ściągnięcie mnie do teatru i zadowolenie recenzjami po premierze, ale też stworzenie warunków do pracy, która nie kojarzyłaby się z zawiścią. Po prostu to jest ciężka praca bardzo i jak widzę, jak dobrzy dyrektorzy pracują, to z całą pewnością również widzę to, że to zjada ich troszeczkę jako artystów, bądź też mnie by zjadał. I nie sądzę, poza tym jest to rzeczywiście gigantyczna odpowiedzialność za kilkadziesiąt osób, za ich budżety domowe, za ich warunki mieszkaniowe, za ich dzieci, za ich przedszkola, za ich samochody, za ich rowery. Nie wiem, czy dobrze sobie daję radę z odpowiedzialnością za moje dzieci i moje rowery. Nie, chyba nie. Chyba tego bym nie podejmował. I druga sprawa, że szczególnie jest kiepsko być dyrektorem w Polsce. No. W momencie, kiedy władze reagują na takim poziomie, na to, co się w teatrze zdarza, to jest to stanowisko, które nie rokuje, że praca, którą się włoży, czy też entuzjazm swój, praca, wysiłek i wyrzeczenia, które się włoży w to, żeby ten teatr zaczął działać, nie zakończy się po prostu po 3 miesiącach wyrzuceniem z hukiem, bez tak naprawdę podania przyczyny. No, ja pamiętam sytuację w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ja chyba byłem nawet wtedy w gabinecie, rozmawiałem z Mariuszem Trojnickim na temat realizacji jakiejś. Byliśmy bardzo zaawansowani. On planował następny sezon i on w tym momencie odebrał telefon od rozumiem, z sąsiedniego budynku i to był telefon taki, że już następny dyrektor jedzie. I było pytanie, a czy może ja, bo tak będzie może elegancko, ja przekażę obowiązki. Nie, ten następny dyrektor jest bardzo zajęty, to nie ma sensu. Przy pomocy takich telefonów się rozstrzyga zasadnicze sprawy dla wielu osób w Polsce i to mnie nie bawi. Nie chciałbym być w sytuacji osoby, która odbiera taki telefon. To oczywiście jakoś skazuje mnie na to, że ja jestem ewentualnie skazany na telefon taki, słuchaj, wiesz co, jednak nie robisz, albo mnie to nie interesuje, albo w przyszłym półroczu tego nie zagramy. To się zdarza, no ale trudno. No. Zawsze jest jeszcze Europa i możesz tam robić. Zawsze jest jeszcze Europa i możesz tam robić spektakle. Zawsze jest Europa, ja mogę tam robić spektakle, nie za bardzo chcę, trochę robię, trochę nie robię, ponieważ w Europie jest problem taki, że takiej publiczności, jaka jest w Polsce, jest tam bardzo mało. Znaczy, Europa jest nasycona, Europa jest emerycka, Europa to jest już cywilizacja wyczerpania w znacznym stopniu każdego. A jak mawiał Konrad Swinarski, dobry teatr jest możliwy tylko tam, gdzie ludzie są głodni, gdzie nie ma ludzi sytych. Dziękuję ci za rozmowę. Tak jest. Dziękuję bardzo. O, przyjaciele! Nie tak łatwo despotyzm zdławi nasz głos. Nie tak łatwo. Lud nas popiera, bo wie, że w nas wolność, ta piękna i bezgraniczna idea, znalazła swoich obrońców. Odwagi, przyjaciele. Zebranie skończone. Do walki.